następnego punktu. Projekt uchwały zarządu według druku nr 4. Zarząd zaproponował, żeby w okresie, kiedy będzie międzysesyjny, czy wakacyjny, gdy były nagłe sprawy, które oczywiście nie są związane z budżetem, na przykład sprawy mieszkaniowe, czy jedynie związane z nagłym jakby wystąpieniem, które by przeprowadzało. Inne tematy, które wymagają pewnego wypełnienia. O upoważnienie rady oczywiście, jeśli skorzysta żadne z takiego upoważnienia, zaraz na pierwszej sesji po wakacyjnej, a tak naprawdę w trakcie wakacyjnej, bo to będzie następna sesja, tak jak mówiłem, będzie 13 sierpnia. Przedstawiam Państwu informacje, jakie zarząd podjął w imieniu rady. Jeśli to tam oczywiście upoważnienie, jak skorzysta z tego upoważnienia. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Ja chcę tylko powiedzieć dwa słowa, że Komisja Rewizyjna parę razy ten problem jakby rozważała i zawsze pozytywnie się odnosiła do takiej sugestii, żeby podjąć się wakacyjny. Nie da dużej liczby tej. Oczywiście, żeby zarząd miał carte blanche na podejmowanie decyzji. Nie, znaczy to jest tak, że zarząd podejmuje decyzję kolegialną. Jeśli podejmuje to kolegialnie, a po drugie nie dotyczą spraw budżetowych, finansowych, ani zobowiązań finansowych. W związku z tym, mówię, jeśli mogę powiedzieć, czego to może dotyczyć, no spraw mieszkaniowych, jeśli jakaś pilna WZK czy coś, co nam terminowo blokuje, i ani raz nie skorzystaliśmy z tego. Sprawa mieszkaniowa, no po prostu tutaj znajduje. Ale oczywiście najpierw korzystamy, proszę Państwa, z opinii komisji, tylko jest tak, że wtedy nie zbieramy rady. Jest to krótki okres, ale jeżeli by na przykład trzeba było zrobić nadzwyczajną sesję, czy w jakiejś sprawie, no część możemy się okazać, że nie będzie kworum. Proszę bardzo Państwa. Znaczy ja tylko chyba odwołam tego, co powiedział Pan Adam, no niestety nie zawsze Panie Adamie, albo może na szczęście, nie zawsze Komisja Rewizyjna przychylała się do tego. To nie ja powiedziałem. Drugi Pan Adam. Nie zawsze Komisja się do tego przychylała, uważała, że zarząd nie jest godny tego trendu. Cieszę się, że teraz nastawienie członków do tego się zmienia. Z reguły były to okresy dwumiesięczne, teraz jest miesięczne. Więc mówię, oczywiście pełne zaufanie Panie Adamie. Dziękuję bardzo. Zanina. Myślę, że będzie to odzwierciedlenie do głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu nr 3? Punkt nr 3. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 2 przeciw, 3 osoby się wstrzymały, stwierdzam, że rada przyjęła.